Serdecznie witamy wszystkich hodowców. My tutaj chcemy pokazać te gołębie, które pierwotnie planowaliśmy przeznaczyć. Zobaczmy, to jest taka grupka kilkunastu gołębi. Są to gołębie, które tutaj, teraz może Maciek już tu przejdziemy, bo będzie lepiej tak, widać. Tak, one pierwotnie miały być przeznaczone do lotów zimowych. Z tym, że względu na sytuację w tym roku, że no jaszcząb nie pozwala nam ich oblatać, bo te gołębie jeszcze nigdy nie latały. I chcieliśmy to zrobić tak jak w zeszłym roku, tam jednego gołębia takiego oblataliśmy, co był na próbę bez obrączki, on później sobie bardzo dobrze radził. Z tym, że w zeszłym roku też nie było tej wariacji z jastrzębiem. I szkoda nam tych gołębi po prostu, bo to są gołębie już naprawdę z tych najlepszych par, które tu mamy i od Sotora i co tam jeszcze? Rolanda Fitznera, Sundika, tak, to są przepiękne gołębie, późniejsze. Ich mamy tutaj troszeczkę tych gołębi i one miały rywalizować razem z tymi gołębiami. Część gołębi, przepraszam, bo proszę się nie zdziwić, bo część gołębi ja już tutaj wcześniej z gołębnika, żeby obciążyć ilością, brałem do siebie i będziemy teraz wystawiać, one będą te kilkanaście, tutaj jest u Maćka i kilkanaście jeszcze jest są u mnie. Przepiękne gołębie, no naprawdę budowy, no wybraliśmy naprawdę tutaj, żeby były te gołębie najlepsze, ale no... Popatrzcie sobie, ten biały to jest taki twój chyba. A to jest akurat inny, tak. Ta szali, no przepiękna tu jest. Tu mamy takie ta tam jest i tam są tego z... 313 taki gołąb jest, który pochodzenie ma, jest prawnukiem Szelensa, gołębia Nacional 1. Naprawdę te gołębie przyniosą jakieś zadowolenie. Ron Fitzner wtedy jeszcze, kiedy był chory, likwidował hodowlą. Teraz wprawdzie byliśmy ostatnio, już był na szczęście w zdrowiu, ale ma całkiem nowe już gołębie, bo niestety, tak jak mówiłem, nie idzie się pozbyć, jak już udało mu się, że tak powiem, wygrać tą walkę, tą o zdrowie, to do gołębi powrócił. Tak. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami, no i obserwowania tego, bo loty zimowe i bez tych gołębi też się odbędą. Tak mamy drużynę 90 gołębi, a tak by było sto kilkanaście. No a teraz niestety będziemy troszeczkę mniej mieli, a to nam nie przeszkadza. Po prostu szkoda ich, one nie potrafią jeszcze latać, ten jaszczur by tu miał pole do popisu, a one by całymi nocami gdzieś tu tym bym przyzwyczaił tego jastrzębia, że on tu by przychodził codziennie i tak by niszczył jeszcze tamte gołębie. Nie? A tak będziemy mogli je po prostu sprzedać. A tak je sprzedamy. Dziękujemy bardzo, wtedy zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia, dobry lot.